Kochani, witam was wszystkich, nazywam się Jakub Górski. Jestem tutaj dzisiaj dla was, żeby wam mówić o Jezusie Chrystusie. Jezus powiedział takie słowa, że On jest prawdą, drogą i życiem i On jest jedyną drogą do Ojca. Być może wielu z was się zastanawia, dlaczego dzisiaj tutaj jesteśmy. Niektórzy ludzie przychodzą oburzeni na to, co jest tutaj mówione. Ale to jest prawda, to co dzisiaj mówimy. W dawniejszych czasach Bóg przemawiał przez proroków do ludzi. Ostatnimi czasy przemówił przez swojego Syna Jezusa. A dzisiaj przemawia przez nas, ponieważ narodziliśmy się na nowo z Bożego Ducha. I to jest prawda. Ja chcę wam powiedzieć trochę o swoim życiu. Ja nigdy nie żyłem z Bogiem, nie wierzyłem w Boga. Omijałem kościoły, religię. Wszystkie te rzeczy gdzieś od dziecka. Żyłem w patologicznej rodzinie. Mój tata spędził 20 lat w różnych więzieniach. Był alkoholikiem. W domu nie było miłości, nie było atmosfery rodzinnej. Nie chodziliśmy do żadnych kościołów. Nie miałem styczności z religią. Ale wiecie co? Któregoś dnia w więzieniu będąc ja... Dwa miesiące tylko. Nigdy tam nie trafiłem, ponieważ uwierzyłem w Jezusa. Będąc w więzieniu, pewien człowiek czytał Biblię. Ja cały gniew, który gromadziłem w sobie i obwiniałem Boga za to, co dzieje się w moim życiu, bo tak wiele ludzi obwinia za to, co się dzieje w jego życiu, obwinia Boga. I ja mówiłem sobie takie słowa, gdzie ten Bóg jest? I mówiłem do Boga jako dziecko, nieświadomy. Mówiłem, gdzie jesteś, skoro w moim domu dzieją się takie rzeczy, że ojciec bije mamę, że mam awantury, że tego taty nie było, bo praktycznie całe życie przesiedział w więzieniu. I ten człowiek powiedział, że cię kocha, że nieważne, co ty przeżyłeś, że on mi współczuje, ale to nie jest wina Boga, to są konsekwencje życia bez Boga. I tak jest, człowiek, który żyje bez Boga, jest pozbawiony jakichkolwiek wartości. Akurat w przypadku mojego taty, on był całkowicie zatwardziały. On zatwardził swoje serce. Zatwardził swoje serce naprawdę innych ludzi, dlatego że w jego sercu żyła nienawiść do swojego ojca. Bo jak się dowiedziałem, mój tata też miał ojca alkoholika. I to przekleństwo pokoleniowe ja przerwałem w swoim życiu. Wyrzekłem się tego, przeklnąłem to przekleństwo pokoleniowe. I narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. Uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Uwierzyłem w to, że On zmartwychwstał, uczynił go swoim Panem i Zbawicielem. I od tamtej pory, tak naprawdę jak wyszedłem z tego więzienia, zaczęły dziać się dziwne rzeczy w moim życiu, których nie rozumiałem, ponieważ nie czytałem Biblii, nie czytałem Słowa Bożego, ponieważ trzymałem się od tego z dala. Gdzieś tam ze względu na różne instytucje świadków Jehowych i tak dalej. Mi się Biblia kojarzyła ze świadkami Jehowy, że oni tam nakręcali ludzi, żeby wierzyli w jakieś tam... Na ten czas tak myślałem. Ale kiedy zacząłem sam, sięgnąłem po Pismo Święte, zacząłem czytać i Bóg zaczął do mnie mówić, kim jestem naprawdę i co On dla mnie, jak On chce, żebym ja żył. Zobaczyłem, że wiele rzeczy w tym świecie, które mi mówiono od dziecka, są niezgodne z tym, co ja czytam. Na przykład w świecie mi mówili, im mniej wiesz, dłużej żyjesz. A Słowo Boże mówi, że ci, którzy nie mają poznania, giną. I to jest prawda. I tą prawdę zacząłem chłonąć do swojego życia. Już po wyjściu z tego więzienia, kiedy zacząłem czytać Biblię, zacząłem poznawać Słowo Boże, przyjąłem to w ogóle, że Biblia jest Słowem Bożym, moje życie zaczęło się zmieniać. Miałem nienawiść do grzechu, już nie smakowało mi to, co kiedyś było dla mnie dobre, co mi sprawiało przyjemność. Stało się to dla mnie obrzydliwe. Na dzień dzisiejszy jestem czysty, jestem bez nałogów. Od dziecka byłem zniewolony, na przykład paliłem papierosów. Zacząłem palić papierosy. 13 lat już zacząłem palić marihuanę, zacząłem pić alkohol z kolegami. I tak to się zaczęło, ale Bóg mnie z tego wszystkiego wyzwolił, bo poznałem prawdę. Jezus powiedział, że do tych Żydów, którzy w Niego uwierzyli, że jeżeli trwać w moim słowie prawdziwie będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, uwolni. I tak się stało ze mną. Chciałem wam powiedzieć, że
Bóg, Ojciec, dobry Bóg, On zesłał swojego Syna tutaj na ziemię, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest prawda. Ale jeżeli ktoś, ten, kto w Niego uwierzył, jest zbawiony, ale ten, kto w Niego nie wierzy, już jest potępiony. Kochani, i chcę wam powiedzieć tą prawdę, bo to jest prawda, każdy z was musi to, powinien powiedzieć, że jeżeli nie uwierzyłeś w Syna Jednorodzonego w Jego imię, Jezus, to jesteś potępiony. Samo to jesteś potępiony już tutaj, że odrzuciłeś najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa. Odrzucasz to, nie przyjmujesz tego. Ale Bóg w swojej miłości daje ci szansę. Jest jeszcze to, co dopóki trwa, to, co nazywa się dzisiaj. Możesz uwierzyć. Jeszcze dzisiaj możesz w to uwierzyć. Zesłał to, abyś był zbawiony. On nie chce, aby człowiek był potępiony. Dlatego możesz dzisiaj przyjąć tą prawdę. Ja tą prawdę przyjąłem i mam pewność swojego zbawienia. Wiem, gdzie idę. Kiedyś będąc człowiekiem, który żył złym życiem, przed nawróceniem, żyłem w towarzystwie ludzi, którzy grzeszyli. Ponieważ byłem wychowywany przez ojca, który przysiedział 20 lat więzienia i nie znam innego towarzystwa. Ale zobaczyłem, że to życie prowadzi do śmierci. Ta droga wydawała mi się słuszna, ale w konsekwencji prowadziła do śmierci. I widziałem tego konsekwencje. I tak naprawdę, kiedy narodziłem się na nowo i zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem przyjmować te prawdy do swojego życia i wierzyć w to, co Słowo o mnie mówi. Stałem się synem w sercu, stałem się zaakceptowany. Jako dziecko byłem odrzuconym człowiekiem, byłem odrzucony, nieakceptowany, pozbawiony wartości. Wiele ludzi chodzi tutaj teraz w tych uczuciach i w tych emocjach. I chcę ci powiedzieć, że możesz być od tego wolny. Możesz być od tego wolny i możesz dzisiaj być zbawiony. Możesz przyjąć swoje zbawienie aktem wiary, po prostu uwierzyć w to, zrobić ten dobry uczynek, jeden jedyny dobry uczynek w swoim życiu i uwierzyć w Jezusa. To jest jedyny dobry uczynek, który ja zrobiłem w moim życiu. Wszystko, co podjąłem, jakiekolwiek decyzje wcześniej, to było w ogóle szambo. Każda moja decyzja była błędna. Jedyna dobra decyzja to było uwierzenie w Jezusa i w to, co On dla mnie zrobił, bo na skutek tego zaczęły się dziać dobre rzeczy w moim życiu. Nie było to łatwe, bo musiałem umierać. Ten stary człowiek musi umrzeć. Musiałem zrezygnować z wielu różnych przyzwyczajeń, nawyków, które tak naprawdę były wytrenowane w starej naturze, w starym człowieku. Chciałem zewlec z siebie tego starego człowieka. Dlatego też Jezus powiedział, kto chce być na mną, niech się zaprze samego siebie. Weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. I ja tak zrobiłem. Bóg pokazywał, co w moim życiu jest nie tak i co mam zostawić. Kiedy tylko usłyszałem ten wewnętrzny głos, ja zgadzałem się na to. Mówię, Ojcze, nie chcę tego w swoim życiu. Brzydzę się tym zachowaniem. Nie chcę tego robić. I kiedy zacząłem przyznawać się do tego, jaki jestem, wejrzałem w siebie, Bóg zaczął nade mną pracować. I tylko Bóg z takim sercem jest w stanie pracować. Jeżeli ty dzisiaj przychodzisz w uniżeniu, On może z tobą współpracować, On może ciebie przemieniać. I to poznanie Boga przemienia. Wiedza, zwykła wiedza biblijna może cię nadymać, ale poznanie Boga żywego przemienia ciebie. I zachęcam każdego człowieka tutaj do relacji z Bogiem. Sam Jezus w modlitwie arcykapłańskiej mówi, a na tym polega życie wieczne, aby poznali jedynego prawdziwego Boga i Syna Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Na tym polega życie wieczne. I tutaj na ziemi zaczyna się życie wieczne przez poznanie Boga. Bóg jest wieczny. Jeżeli ty dzisiaj przychodzisz do Niego i chcesz Go poznać, będziesz miał wiecznie z Nim relację. I On jest dobrym tatą, On jest dobrym ojcem. Ja mojego taty nie miałem, mój tata nie był dobrym tatą. Mój tata mnie bił od dziecka. Mój tata nigdy nie był u mnie w szkole na wywiadówce.
Nigdy w życiu nie był ze mną na basenie, ale wybaczyłem mojemu tacie. Mój tata wręcz przeciwnie, bił mnie, bił moją matkę. Moja mama wiele razy próbowała popełnić samobójstwo. Wybaczyłem temu człowiekowi i dzisiaj mogę powiedzieć, że go kocham. Wyzbyłem się tej nienawiści w sercu, która mnie blokowała. I nieprzebaczenia. Nieprzebaczenie, chcę wam powiedzieć, że jest grzechem, a jedyne, co oddziela nas od Boga, to jest grzech. I ten grzech oddzielał mnie od Boga. Kiedy wybaczyłem mojemu tacie, zbliżyłem się do Boga. Momentalnie poczułem jakby w ogóle cały ten gnój, który miałem w sercu, te błoto na moim sercu spadło z mojego serca, dlatego że wybaczyłem temu człowiekowi. Wybaczyłem i zachęcam każdego, jeżeli ktoś miał, ma tatę albo mamę, która wyrządziła mu krzywdę, bądź jakąkolwiek inną osobę. Zachęcam cię do przebaczenia temu człowiekowi i odpuszczenia mu. A zobaczysz, że to przyniesie ukojenie. Ukojenie to przyniesie wyzwolenie. Bo wiele ludzi chodzi w nienawiści, w nieprzebaczeniu. Ja też taki byłem. Ale prawda Słowa Bożego, prawdy Słowa Bożego, one uwalniają. To ta prawda jest w stanie cię uwolnić. Jeżeli dzisiaj słuchasz tych słów i one mają na ciebie wpływ, to wiedz, że jest Bóg, On jest dobrym Ojcem i możesz dzisiaj do Niego przyjść. Możesz dzisiaj przyjść, uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł za każdy twój grzech, poniósł każdą twoją chorobę, każde twoje zniewolenie, niemoc na krzyżu. I możesz uwierzyć w to, że On wymazał obciążający cię list dłużny, który się zwracał przeciwko tobie. I przyjąć to przez wiarę, uwierzyć w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. Ja tak zrobiłem, kochani, i nie żałuję. To jest najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek mógł podjąć. Amen.